Charles Perrault. Kot w butach. Był raz pewien młynarz, który miał trzech synów. Kiedy był już bardzo stary, zapisał im w spadku trzy rzeczy. Najstarszemu synowi zostawił młyn, średniemu osła, a najmłodszemu kota. Najmłodszy syn zasmucił się nieco z takiego spadku, bo co też taki kot mógł mu pomóc w codziennej pracy? Starsi bracia mogą chociaż zarobić na życie pracą w młynie czy sprowadzaniem towarów na grzbiecie osła, a on co ma zrobić z kotem? Ach, chyba umrę z głodu, westchnął młynarczyk. Nie ma mowy, zawołał kot. Zdaj się tylko na mnie, a wszystko będzie dobrze. Zgoda? Dobrze, niech i tak będzie. W takim razie spraw mi piękne czerwone buty z cholewami i worek, a o resztę niech cię głowa nie boli. Młynarczyk spełnił prośbę kota. Wiedział dobrze, że kocur radzi sobie w życiu nie tyle odwagą i szczerością, co sprytem. I choć młynarczyk był młodzieńcem prawym i nie lubił, gdy inni oszukują, zaufał kotu i czekał, co też ciekawego wymyśli. Kot ubrał piękne czerwone buty z cholewami, a worek napełnił otrębami. Później poszedł na skraj lasu i zastawił pułapkę. Uchylił nieco worek i patrzył z ukrycia, jak młody zajączek poczuł otręby i powoli zbliżał się do pułapki. Wtedy kot skoczył, złapał zająca do worka i zadowolony wielce udał się do królewskiego zamku. Kot w butach poprosił o audiencję u króla. Gdy stanął przed jego tronem, ukłonił się zamaszyście, podkręcił wąs niczym stary żołnierz i przemówił. Przynoszę, wielmożny królu, zająca z hodowli mego pana. Przyjmij go łaskawie w darze. Och, jaki piękny zając, zachwycił się król i dodał ze smakiem. Właśnie marzyła mi się pyszna potrawka. A jak zowie się twój pan, kocie w butach? Zapytał po chwili. Jaśnie wielmożny pan, Szaraban, wygłosił dumnie kot. Kiedy wrócił do młynarczyka, nic mu nie powiedział o swojej wyprawie. Zamiast tego znowu udał się na polowanie. Tym razem złapał dwie kuropatwy i znowu stanął przed królewskim tronem. Przyjmij, łaskawy królu, dar od mego pana, powiedział dwornie kot. A jak nazywa się twój pan? Zapytał król. Jaśnie wielmożny pan Szaraban. I tym razem, tak jak poprzednio, kot wrócił do młynarczyka i nic mu nie powiedział o wizycie u króla. I tak kot niemal każdego dnia przynosił królowi coraz to wspanialsze dary od jaśnie wielmożnego pana Szarabana. A król stawał się coraz bardziej ciekawy, kim jest pan Szaraban. Tym bardziej, że miał piękną córę, którą chciał wydać za jakiegoś szlachetnego i bogatego pana. Raz, gdy kot odwiedzał króla, spotkał królewnę na spacerze. Od razu też pomyślał, że byłaby wspaniałą żoną dla jego pana. Zaczął więc przymilnie uśmiechać się do królewny, opowiadać żarty i pokazywać sztuczki magiczne. Ach, cóż za czary! Klasnęła z radości królewna. Nigdy takich nie widziałam. Tam, skąd pochodzę, jest znacznie więcej takich czarów, powiedział kot tajemniczo. A gdzie to jest? Zapytała królewna. Całkiem niedaleko, nad rzeką koło młyna, odpowiedział kot, a potem opowiedział królewnie o tym, jak działa młyn, skąd się bierze mąka, a potem chleb. Królewna nigdy nie widziała młyna. Nie wiedziała nawet, że chleb robi się z mąki. Wszystko przecież zawsze dostaje gotowe na złotej tacy. Ponieważ jednak nie była samolubna i próżna, jak niektóre królewny, bardzo zainteresowała się wszystkim tym, o czym opowiadał jej kot. Muszę to wszystko zobaczyć, powiedziała wreszcie. Poproszę mojego królewskiego tatę, żeby mnie tam jutro zabrał. Wyśmienicie, zawołał kot. W takim razie do zobaczenia jutro. A potem kot pobiegł szybko do młynarczyka i nie mówiąc mu nic o wyprawach do zamku ani o rozmowie z królewną, poprosił go o jedno. Mój panie, posłuchaj mnie proszę i idź jutro wykąpać się w rzece. Kocie, co też ci wpadło do głowy? Zastanawiał się młynarczyk. Zaufaj mi proszę, wskażę ci jutro odpowiednie miejsce do kąpieli nad rzeką, dodał kot. Młynarczyk nic zupełnie nie rozumiał, ponieważ jednak uważał, że kąpiel nikomu jeszcze nie zaszkodziła, zgodził się.
Następnego dnia młynarczyk poszedł wykąpać się w miejscu wyznaczonym przez kota. Gdy tak pływał i nurkował co chwila, kot niepostrzeżenie ukrył jego ubranie w krzakach. Później wybiegł na drogę, akurat wtedy, gdy przejeżdżała tamtędy złota kareta króla. – Pomocy! Ratunku! – krzyczał kot rozpaczliwie. – Pomocy! Ratunku! – Co się dzieje? – z karety wychylił się król. – Kto komu robi krzywdę? – Mój pan się topi! Jaśnie wielmożny pan Szaraban się topi! Na te słowa król kazał swoim żołnierzom ratować go natychmiast. Ci zaś wskoczyli do wody, wyciągnęli oszołomionego młynarczyka, a ponieważ nigdzie nie mogli znaleźć jego ubrania, odziali go w mundur. Wyglądał pięknie. Gdy po chwili stanął przed obliczem króla i królewny, bo i ona była przecież w złotej karecie, za nie mówił z wrażenia. Stał więc przed nim piękny, w mundurze i rumienił się zawstydzony. Bo też królewna, widząc tak pięknego młodzieńca, nie mogła od niego oderwać oczu. Król zaprosił młynarczyka do karety i zaczął mu dziękować za zające, kuropatwy i wszystkie inne podarunki. A młynarczyk, nie wiedząc zupełnie o czym mówił, milczał przez cały czas, co król uznał za dobre wychowanie. Wszakże mówi się często, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. W tym czasie kot znacznie już wyprzedził złotą karetę. Wiedział, że ziemie, przez które teraz przejeżdżają, należą do złego czarnoksiężnika. Wszyscy mieszkańcy z okolic bardzo się go bali. Kiedy więc kot kazał napotkanym ludziom mówić królowi, że ta ziemia należy do jaśnie wielmożnego pana Szarabana, bo inaczej zły czarnoksiężnik połknie ich na kolację. Nikt się nie sprzeciwiał. Kiedy więc król wychylał się ze złotej karety i pytał: dobrzy ludzie, do kogo należy ta piękna ziemia? Do jaśnie wielmożnego pana Szarabana, odpowiadali wszyscy po kolei. A król patrzył na młynarczyka z coraz to większym podziwem i uwielbieniem. Tymczasem kot dotarł już do zamku czarnoksiężnika. Stanął przed nim zuchwale, złapał się pod boki i zawołał: podobno jesteś najpotężniejszym czarnoksiężnikiem. To się ma rozumieć, odpowiedział czarnoksiężnik. Nie ma większego ode mnie. Znasz więc każde zaklęcie? A potrafisz zaczarować nawet siebie? Pytał dalej kot. Oczywiście. Wszystko potrafię. Mogę na przykład w tej chwili stać się lwem, powiedział czarnoksiężnik i tak też się stało. Przed kotem stał olbrzymi, ryczący lew. Ha! Też mi sztuka! Co innego, gdybyś zamienił się w coś malutkiego, chociażby szarą myszkę, krzyknął kot. I w tej samej chwili czarnoksiężnik z lwa przemienił się w małą myszkę. Na to kot tylko czekał. Skoczył na myszkę i połknął ją. Zrobił to w ostatniej chwili, bo oto złota kareta podjechała pod wrota zamku. Kot otworzył bramę i zaprosił wszystkich do pałacu. Witam królu w zamku jaśnie wielmożnego pana Szarabana. Kot ukłonił się nisko i zamaszyście. Zapraszam na ucztę. I tak zachwycony król, piękna królewna i zdziwiony młynarczyk zasiedli w pałacowej komnacie do wielkiego stołu, uginającego się od najróżniejszych pyszności. I król, i co ważniejsze, sama królewna patrzyli na młynarczyka nieustannie z nieukrywanym zachwytem, a kot w butach tylko się uśmiechał szelmowsko pod wąsem. Król pomyślał, że jaśnie wielmożny pan Szaraban, do którego należą i ziemie, i zamek, jest odpowiednim kandydatem na zięcia. Postanowił więc oddać mu rękę swojej córki. Niedługo później odbyło się wielkie wesele. Młynarczyk okazał się doskonałym gospodarzem i rządził ziemiami czarnoksiężnika mądrze i z dobrocią. Poddani kochali go bardzo, tak samo jak król i królewna. Kot zaś przechadzał się dumnie po zamku swojego pana w pięknych, czerwonych butach z cholewami. A brzuch rósł mu coraz większy. Tak mu było teraz dobrze.